Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Driver San Francisco. Tym razem zaczynamy od bardzo ciekawej misji głównej. Uwaga! Będziemy latać śmigłowcem. New instructions. We're going downtown looking for a red SUV containing stolen platinum. Okay. I'll monitor ground comms. You can scan vehicles using the reticule. If they're in the database, they'll be flagged. Tak jest, będziemy latać śmigłowcem, będziemy sobie skanować pojazdy, szukamy czerwonego SUV-a. Tu szukamy... Mogę myszką ruszać? O, myszka nie działa, tylko padzik. Dziwne w sumie, powinna działać, nie? Dobra, czerwony? Nie, to jest SUV? To nie jest SUV. Czerwony SUV, to? To też chyba był SUV, nie? Karetka, jakiś pościg, zobaczcie. Poczekaj. Tutaj jakieś zderzenie. O, czekaj. No kidding. Either way, that's not our guy. Nieźle, jakaś cysterna wybuchła. Co my tutaj możemy jeszcze? Ja myślę, że my po prostu dolecimy do jakiegoś miejsca i dopiero tam będzie to, czego szukamy tutaj. Nie, to ma być SUV, nie furgonetka, tylko SUV, no nie? Same furgonetki są. Tu nie ma, tu nie ma. Tutaj mamy lawetę. Same tam furgonetki. Czy w ogóle widzę, że same czerwone furgonetki, dużo jest pojazdów czerwonych teraz. Okej, tu nie mogę nic złapać. Aha. Ratu? Nie, tu nie możemy. Mamy jakiś ograniczony czas na to? Chyba nie. Tu nie mogę, tu nie mogę. To nie jest czerwone. O! A red SUV and it's stolen. The car's riding low too, sir. Very heavy car. To ja się tu staram, skanuję wszystko po kolei. Okay, what do we got here? Three heavy cases ruining the leather and back. Chyba była pułapka, tak mi się kojarzy. Czy nie? Jaki fajny, co to jest? Land Rover? Range Rover? Musimy to... O, 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 czekaj, czekaj. Ops! Ups! To chyba trzeba było powoli wjechać, no. Ale to jestem ja, ja to po swojemu, po ludzku robię. Dobra, musimy tutaj chyba szybko tą ciężarówką. Nie ma problemu. Ta ciężarówka jest, no... Sami widzicie. Czekaj, prosto, prosto? Jak tam? Prosto, dobra. Wolę chyba patrzeć z tej kamery tak z boku, bo... Nic kuźwa nie widać zza tej naczepy. Spokojnie, dam radę. Pyk! Uwaga! Pyk, pyk! Czekaj. Oj, 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 mogłem prosto jechać. Jak teraz? Dobra, tu jeszcze mogę sobie pojechać. Niedobrze, że tak zrobiłem. No, ale tam jeszcze mamy jakiś skrót, to sobie zjedziemy. Co to za fura? Ford GT, zobaczcie, już się pojawił Ford GT. Ole, będziemy cisnąć, to jedna z fajniejszych furek w tej grze. Już nim chyba jeździ. O, tak, mamy pluskwę w tym SUV-ie, który wjechał. Powinniśmy mieć klatkę Faradaya ze sobą, to by nas nie namierzyli, nie? Dobra, co my tu mamy? No kurde, chyba teraz ostro. Wybuchło! Ja nie wiedziałem, że tutaj coś może wybuchać. Trzeba uważać na te samochody, pułapki. Najlepiej to chyba omijać, ale jak już się nie da, to takim rykoszetem, tak z boku je po prostu... O! Pyk, pyk, pyk! Uj, ale cisną! Bomby mają te samochody! Czyli wolą zniszczyć moją ciężarówkę, niż przekazać nam platynę. Nie dziwię się, platyna jest droższa od złota. To jest bardzo rzadki kruszec. 27 sekund, dobra, musimy przyspieszyć. 23 sekundy. Zawsze do tego czasu jest na styk, ale to dobrze.
Dobra. Jest policja, jest samochód Tenera, nasz Dodge Challenger, 10 sekund do końca. Elegancko poszło, mimo że nie pojechałem idealną ścieżką. Odzyskano platynę. Proszę bardzo. Na pewno? Tak, mi się coś kojarzy, że ten... Ten ziomek będzie nas później wrabiał. Special delivery. One truck full of stolen platinum, one very confused wheelman, and another of Jericho's plans on ice. No i pięknie. Platinum is a good score. And if it is Jericho, then it's only one piece of the puzzle. Could be he's trying to bankroll something big. Tak. Z tego co kojarzę, on chyba z tej platyny ma zbudować jakąś bombę albo coś takiego. Oho, uwaga! Zobaczmy, co teraz się wydarzy. This hour, a $20 million platinum heist. Thieves give Bay Area police the slip in a daring daylight. Wszystko mu się miesza w tym śnie, no nie? Jego w tej śpiączce. Te informacje z telewizora. I wiecie, czasami jak na przykład się śpi i ma się odkryte stopy i ci marzną stopy, to śnią ci się koszmary same. Najgorsze, wiesz, najgorsze z rzeczy, jakie mogą ci się przyśnić, coś czego się bardzo boisz. Tak, teraz szukamy czegoś. Jest Jaguar XKR tam był. Nice. Coś nas goni. Kto tam siedział za kierownicą? Policjanci? Nie. Raz jedzie Audi, raz Jaguar. Co się dzieje? A, to chyba nie było ważne. Jaki szeroki motherfucker! To był jakiś Dodge super taki szeroki, ja już go nie pamiętam. No, trzeba się przejechać. Dobra, mamy trzeci poziom oddalenia. Teraz możemy sobie... Zobacz, możemy się teraz szybko przemieszczać po mapie i chyba odblokowaliśmy kolejną część mapy, taką część industrialną chyba. O, mamy tutaj plażę, mamy nowy garaż. Chyba możemy go kupić. Weźmy sobie jakiś samochód i zobaczmy. Kid? Do you know who I am? Dobra, ile to, za ile to możemy kupić? Posiadasz 600 tysięcy mam już? Nie, 600? Ile mam? Za 500 się pewnie, że tak. Kupujemy garaż. Nie, 62 tysiące. Dobra, Astonów, Martinów chyba mamy za mało. O, zobaczcie, tutaj z każdym garażem nam się nowe samochody odblokowują. Tu mamy... O, tych mamy dużo. Taka taksóweczka. Impala, proszę bardzo. Możemy kupić sobie ciężarówkę. Spoko, nie drogie są te ciężarówki. Tam po 1000 tych punktów. I ostatnio odblokowaliśmy sobie tego Horneta za zrobienie wyzwania. Ua! 370. I tu jest 370 wersja Drift. I mamy też GTR-a. O tak. Ciekawe, już zapomniałem jak GTR tutaj brzmiał. Będziemy musieli sobie przypomnieć, co? No dobra. To mamy ogarnięte. Tu mamy jakieś ulepszenia. O, czekaj, ulepszenia to jest ważne. Pasek umiejętności. Pewnie, że tak. 20 tysięcy to kosztuje, ale warto. Warto. Ładowanie, szybsze ładowanie. 40 tysięcy, kurde, to tyle co mam. Posiadacz ikon. Poszukiwacz ikon, sorki. Mnożnik dochodu. Tak, kurde, czemu tego nie kupiłem? Mnożnik dochodu to jest bardzo ważne. Kamera filmowa. Kup, oczywiście. Jak ta kamera filmowa działa? No dobra. Może będziemy mieli jakiś samouczek odnośnie tego. Kamera filmowa by nam się przydała. Poczekaj, poczekaj. Kamera filmowa, wskazówka. Zacznij misję. Poczekaj, ile jest reżyser? To to jest? Najnowszy czy? Nanieś aktualny czas? Nie.
Czekaj, jeszcze raz. Najnowszy film. Dobra, spróbujmy to zrobić. A co tu chodzi? Ja tego nie pamiętam, żebym się tym bawił jakoś. Czy to są jakieś wyzwania dodatkowe? Serio, nie wiem. Zielony jestem teraz. Mam nadzieję, że mi się gra nie skraszuje czy coś. O, dobra, czekaj, coś się... Aha, to jest po prostu chyba mój save, tak? Znaczy jakby ostatnia rozgrywka. Moja, dobra, a weźmy sobie... Aha, to jest ta misja ze śmigłowcem. I patrz, tu możemy sobie segmenty. A mogę sobie kamerę zmieniać? Zmień czas kamery. What? Ej, patrz jak tu... O kurde. Dobra, i teraz tak, akceptuj. I na przykład, co mogę tu zrobić? Czekaj. Uja. Szybkość odtwarzania. Obróć kamerę. Zmień typ kamery. Oh shit, boy! Płaszcz, no wszystko możesz sobie ustawić. Nice. Można sobie porobić foty, no dobra. A można, mogę sobie zrobić fotę? Swobodna kamera, czekaj. Mamy swobodną kamerę, ty, możemy sobie robić zdjęcia jak w Wordzie. Dobre. Okej. Okay. No dobra, wracamy do gry. Będę sobie z tego korzystał, jak będę chciał robić jakieś fotki z drivera czy coś. Wychodzimy i możemy swój własny film utworzyć w tej grze. Spoko opcja. Jakieś tam przegięte akcje robisz, to cały czas ci się zapisuje jakiś tam ostatni czas twojej rozgrywki i potem możesz sobie z tego skleić jakiś filmik. Wow. Jak na grę z 2011 roku. Nie, już takie funkcje miałeś dostępne. Oczywiście ten edytor pewnie jest tam jakiś taki, no, mało zaawansowany w porównaniu do niektórych dzisiejszych gier, ale... O, mamy wyścigi, dawaj! Czym jeżdżą? GTR. Ale nie, czekaj, to teraz inni są. Jules here looks pumped and ready to rumble. Jedziemy Nissankiem. Dawaj Godzilla. Remember, this is a race, not a beach party. Got it. Get in the top two and help Mason do the same. Tutaj też możemy się tak szybko to jest wersja Nismo chyba. Tego Nissana. Uff, ale zajebiście, gościu. V6 pod maską. Nie wiem, czy to nie jest czasem edycja Drift, kurde. I musimy tamtemu z tyłu też pomagać. O dobra, jesteśmy na przedzie, super. Tylko ten, ach. Pojazd, którym nie sterujemy, jest strasznie wolny. Widzicie? Bardzo... Korweta się z nami ściga! Damy radę. Patrz, kościół. O ty kurde. Nie wiem, gdzie oni tam będą skręcać za moment. Ale żeśmy kurwetkę rozwalili. Ekstra. Goni nas. Dobra, jesteśmy na przedzie jak na razie. No, korwetka nie mogła być za szybka. Driftik. Dobra, dziwnie się driftuje trochę. Joko, szeroka ciężarówka! Co to było, gościu? Dobra, musimy trochę temu z tyłu pomóc. O, tutaj jedna cała korwetka, nie? No trochę za duża jest, trochę za cała jest ta korwetka. Dawaj ją troszeczkę tam. O, fuck, rozwaliłem swój. Dobra, to teraz muszę ich skasować. Gdzie jest następny checkpoint? Dawaj tego. O, to jest ten szeroki dodge. Patrz, to będzie Inoros. Ja pierdziut. Co jeszcze? Aha, bo będą tutaj jechać na wiadukt. Zobacz. Co my tu możemy zrobić? Bo już chyba nie zdążę ich tutaj ogarnąć przed wiaduktem, ale... A, fuck. Dobra, bym musiał chyba zawrócić, nie?
czeka. Uż ty, ale wyminął. Oj, tu będzie ciężko. Patrz, jak muszę nadrobić. O, gościu, patrz na to. Ty, bo on tam zapiernicza. Po wyścigu. Elegancko. No, niestety, korwetka kontra ciężarówka wygrywa ciężarówka. Tutaj bez dwóch zdań. Okej, wiecie co, tu mamy jakieś wyzwania poboczne. Może sobie tak zrobimy coś. Odblokuje Ford Mustang. Ciekawe, który. No, musimy mieć do tego jakiś. O, mamy Scirocco. Przetestujmy sobie Scirocco. Nie wiem, jak z wersjami amerykańskimi Scirocco, ale z tego co wiem, w Europie tylko wersje dwulitrowe, z silnikiem dwulitrowym. To i tak jak na taką małą budę wystarczająco. Jedziemy. Tak, będziemy musieli sobie kupić mnożnik gotówki, koniecznie. To jest potrzebne. Robimy wyścig. Aha, musimy tutaj też się przełączać. Ale pięknie wygląda ten samochód, kurde. Znaczy z tyłu, z przodu tak, tak trochę dziwnie. O, dobra, tu jest ten stary Mustang. Ciekawe, czy... Nie no, tu jest chyba kilka wersji tego Mustanga, tak mi się wydaje. O nie, moje Scirocco zostało z tyłu. Dawaj, Scirocco. Ja się chyba muszę o te Scirocco martwić niż o tamten samochód z przodu. Już kurczę, mogłem wziąć. Przecież tu McLaren już jeździ. Nie, po drogach już mam odblokowanego jakby. Fuck, dobra. Trudno, no ci tutaj zapierniczają nieźle, bo to dwa Mustangi chyba. Ale wyminął, kurde. Trochę oberwał, ale nic za mało. Musimy tutaj jakoś wyrównać szanse. Uuu, jaki twardziuch ty. Dobra. Tu nie zdążymy. Gdzie oni skręcają? Jadą prosto? O co tu chodzi? Nie widzę następnego checkpointu. O, no i to dobra, już widzę. Tutaj coś mamy. O, biedna Alfa, to jest taki ładny samochód. Okej. Okay. A gdzie Scirocco jest? O, niedaleko na szczęście. Może coś z tego będzie jeszcze. Ile mamy checkpointów? Końca? Kurde, nie mogę ich dogonić! 8 na 14. Jezu, każda taka lampa to jest masakra. Zjeżdżaj stąd, gościu. Ty, a może normalnie tak dam już radę. 9 na 14. O nie, ten zostanie z tyłu. Dobra, musimy tutaj trochę wyrównać szanse znowu. No, tutaj mamy Dodge'a. Z Dodge'a zderzacza. O, idealnie! Dobra, Dodge zderzacz dał radę. Jeszcze Alfę. Uuu, ale wminął. Dawaj, Solaris. Pyk! Jedziemy, dawaj Scirocco, elegancko. Ile wyciągnie? 190, dwie paki prawie. Ale ty, o dobra, jest dwie paki, ty. To jest i tak malutko, przecież on powinien dużo więcej jechać. Dobra, spada mu prędkość, no kurde, Scirocco, on powinien tutaj z 250 lecieć. Lekko, jeszcze to wersja R, człowieku. Znaczy, ja bym się bał chyba takim samochodem jechać tyle. To się wszystko trzęsie wtedy. Fajnie się te samochody tutaj zachowuje. Tutaj mamy napęd naprzód. Więc samochód jest taki podsterowny przy skręcaniu. Zajebiście to czuć. I pyk, i ukończyliśmy. Elegancka. Pięknie. 15 tysięcy kredytów. Mamy prawie 50 tysięcy. Kupimy sobie ten mnożnik za 50 tysięcy. Mnożnik kredytów. Musimy to mieć, bo to jest zajebiste. Dobra, odblokowaliśmy sobie Mustang Convertible, czyli taki z dachem składanym materiałowym. Możemy sobie go kupić, ale nie musimy. Możemy sobie też go pożyczyć od któregoś tutaj
Niektóre te samochody, które sobie odblokujemy, ich na ulicach może nie być, nie? Niektóre są, innych nie ma. Mnie brakuje tylko tego, że jak mamy tutaj, chyba jest składany dach w tym samochodzie, to tego dachu złożyć sobie nie możemy. Nie ma do tego, wiecie, przycisku, nie ma do tego animacji. No jest to jednak trochę stara gra, więc nie wiem, czy w jakichś tego... Co tu jedzie? A ten sam, dobra, myślałem, że to... Na pewno ten sam? Na pewno, dobra. Nie wiem, czy w jakichś grach z tego okresu były właśnie takie różne detale. Ciężko to ogarnąć. Wiecie co? Tak naprawdę, żeby zdobyć ten mnożnik gotówki, to musimy Co to tu pojechało? A, Jaguar, nim jeszcze nie jeździliśmy. To musimy po prostu trochę postantować, zobaczcie. Musimy sobie podriftować. Pyk, trochę tak. Coś za mało tego driftowania u mnie na odcinku, nie? Dużo takiego zderzania, dużo takiej zabawy z mechaniką gry. O, czekaj, a to było? A, to był Soul Stick. Ja się tutaj cały czas za tymi samochodami oglądam. Wiecie co, tak bardzo dużo grałem w GTA Online kiedyś i pamiętam, że jak już mi się tak przejadła trochę ta gra, to sobie jeździłem za takimi nowymi graczami, którzy jarali się tym, że mogą sobie po mieście pojeździć, pokraść samochody, potestować różne autka, jeździli sobie po różnych terenach, wiesz. Jedzie sobie samochodem i patrzy, ma jakiś inny samochód i do niego wsiada i nim się cieszy, nie? No to ja mam tak właśnie teraz w tym driverze San Francisco, że widzę jakieś nowe autko, bo powiedzmy mam jakieś nowe postępy w fabule, no to wsiadam sobie do niego i jadę. I sobie testuję, jadę gdzieś tam, gdzie chcę. Robię nim fajne rzeczy. Tu mamy sobie na przykład Camaro znowu. Camaro już jeździłem dużo. O, tu też mamy Camaro, tylko że nowsze. O, to jest dobre autko. Tak, 50 tysięcy. Czy mamy? Jeszcze nie mamy. Musimy sobie zrobić jakiś może skok. Tu chyba powinien być taki fajny skok do zrobienia gdzieś. Tutaj są różne wyzwanka, trudniejsze lub łatwiejsze. Chyba będzie jakaś hopa zaraz. Pamiętam, że coś tu było. I za hopy dostaje się dużo pieniążków. Jest specjalne miejsce w piekle dla osób, które mówią na pieniądze pieniążki. Mówię wam. Dobra, już nie chcę dalej tym jechać, bo tam się źle to skończy. Tu mamy coś za 1000. Pasuje. Czym to musimy zrobić? Więc tak, jedź ponad 225 km na godzinę widok z auta. I myślę, że tym Cadillaciem damy spokojnie radę to zrobić. On nawet chyba gdzieś około 300 by poleciał, tak myślę. Dobra, widok z auta, czyli widok z kokpitu, musimy mieć. Mamy tutaj, wiecie, ja strasznie nie lubię takich drewnianych wykończeń w samochodzie. Czasami widzę, jak szukam sobie jakiegoś auta, widzę jakieś tam drewniane wykończenie, to mi się kojarzy z jakimś takim dziadkiem, albo jakiś, no źle mi się to kojarzy. Wiesz, to nie chodzi o wszystkie drewniane wykończenia, tylko chodzi mi akurat o ten typ, który mamy tutaj w tym, widzisz, tutaj na tej kierownicy, nie? No, wygląda to kiepsko. Nie ma co ukrywać. Tu mamy jeszcze tak, aha, to jest ta kamera filmowa tutaj, jak sobie ją włączymy. Dobra, bo ja sobie ją kupiłem i nie wiedziałem, co to jest. Ja myślałem, że to jest po prostu jakiś tryb zdjęciowy czy coś takiego. Ty, wiesz co, nigdy nie udało mi się wskoczyć na tę ciężarówkę, na tą pakę tutaj. To by było ekstra. Jakby to zrobić? A czy trudność polega na tym, że jak my wysiądziemy z tego samochodu, to kontrolę nad tym autem przejmuje kierowca, ten taki, który sobie siedział, zanim my do niego jakby się wtegowaliśmy, nie? Nie możemy na przykład przy rampie się zatrzymać na dłużej, bo samochód zaraz odjeżdża, ale tak jestem ciekawy, jakby to wygląda. Czekaj, przecież my możemy ten samochód chyba kupić, tylko nie wiem, czy z naczepą, czy bez naczepy. One się chyba później odblokowują. A nie wiem. Dobra, wiecie co, chodźmy sobie do garażu i kupmy sobie ten mnożnik. To jest bardzo ważne, ulepszenia. Mnożnik dochodów, 50 tysięcy, dzień dobry, proszę bardzo. To nam się przyda, bo naprawdę będziemy mieli więcej tych dochodów. Później jeszcze będziemy mogli
zalicz jeszcze 15 prób. Musimy zrobić 15 prób, żeby odblokować sobie kolejny mnożnik. To jest ważne, bo żeby sobie właśnie te samochody, czy w ogóle cokolwiek tutaj kupować, to już będziemy musieli to robić. A tutaj można sobie... co to jest? Znaki, by zyskać czas i dojechać do mety. Wybierz. Graj teraz. Zobaczmy, co to jest. Są chyba jakieś wyzwania specjalne albo coś takiego. Będziemy jechać konkretnym samochodem i robić konkretne rzeczy. Okej. Okay. Mamy sobie Solstika. Sama jazda bez shiftów. Dostaje się do rankingu. Powtarza zadanie i poprawia swoją pozycję. Okej. Okay. Czyli to jest coś na zasadzie takiej zabawy online. Bez online. Nie możemy używać shiftów, czyli... możemy wysiadać z tego samochodu. Okej. Okay. Jak wysiądziemy, to wyzwanie... się anuluje. Czy dostaniemy za to jakieś punkty? To się zobaczy. Pamiętam, że kiedyś, jak byłem mały, to dużo kupowałem różnych takich gazet właśnie o grach. CD Action, jakiś Play, jakiś Klik był kiedyś. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta takie gazety. Ale były kiedyś takie i kiedyś nie było internetu. No to się kupowało takie właśnie gazety i się tam czytało, czy tam kupowało się takiego właśnie Klika albo jakiegoś Playa i miało się tam jakieś takie niskobudżetowe gry albo wersje dema tych gier. Kiedyś ta branża growa wyglądała kompletnie inaczej niż teraz. Teraz sobie pobierasz jakiegoś launchera i masz tam zestaw darmowych gier, w które możesz sobie grać i tyle. Możesz się świetnie bawić, nie wiem. Origin ma na przykład Apex Legends, Ubisoft... ma coś darmowego? Do tego dochodzi jeszcze szereg abonamentów różnych, które możesz sobie... No jakby, jak masz komputer czy konsolę, nigdy nie będziesz się nudził, zawsze będziesz miał w co grać, nie? Kiedyś nie było tak gier i trzeba było kombinować na różne sposoby. I pamiętam, że była gdzieś w jakiejś gazetce zapowiedź Drivera 3. I było takie zdjęcie postaci z tego drivera, a w tle było Lamborghini Countach, które tu powinienem chyba tak wejść bokiem, nie? Dostałem 10 tysięcy kredytów. Nice. I pamiętam, że ten Driver 3 to był taki szczyt graficzny i że faktycznie to było takie coś niesamowitego i czekałem na tą grę, kiedy będę mógł w nią pograć. Pamiętam, że jakoś udało mi się ją zdobyć i ona na moim komputerze nie działała i to była taka załamka. Nigdy nie grałem w tę grę. Może fajnie by było ją sobie jakoś przejść kiedyś. It's like driving a combine harvester. This thing's never gonna make it to the lab. It's got to. It's valuable evidence for forensics. Okay. I'm sure it's nothing, Don, but we seem to have lost our police escort. Okay. Więc tak, będziemy musieli ich dojechać tutaj chyba. Okay, let's get this wreck to the lab. There's a tow truck waiting for us. Aha. Yeah, we're gonna need it. Mamy bardzo uszkodzoną furgonetkę. There's the tow truck. Up ahead on the corner. I musimy podłączyć się do... No bad guys that I can see. Maybe I'm being careful. Dobra, teraz holujemy. Okay, they're hooked up. Let's roll out. Hell, they work quick. These forensics guys don't mess around. Hey, dobra, pojedziemy chyba główną, nie? Yeah, Jericho's guys could be after it. And we've lost our escort. You're kidding me, right? Tak. Holujemy sobie zniszczony samochód. Co się z nim stało? Tak jest, mamy bad guys. Będziemy musieli ochraniać się różnymi samochodami ruchu ulicznego. Nie możemy się... wściekłe Chevrolety nas gonią. A, to już tutaj? Czy mamy jeszcze gdzieś dalej jechać? Dobra, mamy. This isn't over. If Jericho wants this truck, I know he'll send more guys. Okej. Ale to mamy chyba ogarnię. Chociaż nie... Aha, dobra! Teraz będziemy musieli niszczyć samochody, które będą dojeżdżać do tego miejsca. To jest zajebiste. Czekaj, czekaj, jak to było. Potem będzie tych samochodów coraz więcej, będzie coraz trudniej. Dobra, ciśniemy. No dobrzeż ty, kurde, ale wymijki robią. A, ale tu wystarczy na hita i masz pozamiatane, nie? Dobra.
Trochę jest to takie trudne czasami, jeśli animacje tego zderzenia trwają zbyt długo. I nieraz trzeba sobie planować, co zderzyć najpierw. Na przykład lepiej czasami zderzyć kogoś bliżej i poczekać, aż ten dalej sobie będzie tam dojeżdżał dłuższy czas. Pyk. Dobra. Aha, chyba miałem takiego protipa dla siebie, że wcale nie musimy czekać, aż samochód się zderzy z tym, tylko robimy coś takiego. Pyk, 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 pyk. Gotta keep your eyes on the city, pal. O, i już zniszczony, nie? Żeby nie tracić czasu na tą animację zderzenia, to jest ważne, bo później faktycznie tego czasu będzie nam brakować. Weźmy sobie Stirocco. Okej, także wystarczy tylko takie małe zderzenie i samochód jest zniszczony, nie? Możemy sobie to oglądać jakby z takiej trzeciej osoby, ale lepiej nie tracić czasu. Opatrzcie sobie, pyk. Zniszczony, nie? Lepiej nie tracić czasu na tą taką animację zderzenia, bo później faktycznie może nam tego czasu zabraknąć. Pyk. Boom! Classic takedown. Coś się tam rozwaliło chyba, ale nie wiem gdzie. Okej, tu mamy dwa samochody. Nierozwalone całkowicie. Nie ma szkody całkowitej, nie pójdzie do Polski. Mamy ogórka. Dobra, trochę za daleko jesteśmy. Tu mamy sobie... Sorry, Padre, but... Cyk. Dobra. Ajajaj. No musiałem trzymać do końca ten samochód, bo nie wiedziałem, czy się zderzy, czy nie. Podałem mieć tą kontrolę do samego końca. Coraz więcej tych samochodów widzicie. Tutaj będziemy musieli... nie ma żadnego samochodu w końcu. Dobrze. Cyk. Welcome to the School of Hard Knocks. Dobra, mamy teraz dwa samochody od frontu. Na prostej drodze. Cyk. Patrz. Podwójny, no ale jak pięknie! Ja tego nie zaplanowałem, to nie było kalkulatoret. Ale tak się da! To jakbyśmy w bilarda grali trochę. Cyk! No nie, tak ekstra to wyglądało. Dobra, tu mamy jeszcze na koniec Chevrolet. Jakiś dziwny, nie znam tego modelu. Patrz, nie trafi. Kurde, uparcie, jakiś dobry kierowca. Jakie boczne uderzenie na koniec. Nie ma rozmowy. O, czekaj, jeszcze dwóch tam zostało. Okej. Okay. Myślałem, że to już będzie końcówka. Czy nie wiem, czemu myślałem, że to ostatni. Przeciwnicy. Pa. Będzie? Raz. I... O, ledwo... Prawie... Mało brakowało. I patrz. Cyk. Prosta sprawa, gościu, o co chodzi? Nice. Przyjechało wsparcie. No one's getting their hands on that truck in a hurry. Time to get back on Jericho's trail. Yeah. No i ogarnięte. I proszę bardzo, to było zadanie poboczne. Mamy już odblokowaną misję Tenera, mamy masę wyzwań do roboty tutaj. Wiecie co, ja może sobie te wyzwania porobię na jakimś live'ie z wami, bo one są takie powtarzalne, a tak to sobie gdzieś tam pogadamy na live'iku. A skupimy się bardziej tutaj na takich może, tutaj mamy jakieś takie większe zadanko. Nie związane z fabułą, co prawda, ale nie, takie jakieś może być ciekawsze. A takie wyzwania, tu mamy jakiś garaż do kupienia, proszę bardzo. Czekaj, ja chyba kojarzę ten garaż. Czy tutaj się przypadkiem nie odblokowuje Corvetta? Poczekaj. Tak, i to wersja Drift i 7 innych samochodów. Czekaj, Chevrolet. O, 100 tysięcy kosztuje. Kurde. Ale już jest perspektywa na to, żeby kupić sobie Corvettkę. Gościu, o co chodzi? Piękna sprawa.
Piękna sprawa. Zapraszam was na kolejne odcinki z Driver San Francisco. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejka.